Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej lekcji historii, zdalnej historii. Spotykamy się dzisiaj raczej z tymi, którzy mają zamiar przystąpić w drugiej połowie czerwca do matury z historii. Raczej dzisiaj będą tematy XX wieczne, w zasadzie na pewno będzie dzisiaj temat z historii polskiej XX wieku. Ostatnio mówiliśmy sobie o rządach komunistów, o tym jak powstał PZPR, jak komuniści doszli do władzy, jakimi metodami te władze sprawowali w tym okresie stalinowskim, a więc do 1956 roku, a dzisiaj będziemy kontynuować przerwaną wtedy narrację, czyli zaczniemy sobie od roku 1956, od poznańskiego czerwca, od tak zwanej odwilży październikowej, potem do rządów Gomułki przejdziemy i cały ten okres rządów Gomułki, a więc od października 1956 roku, kiedy to zmienił Krótkotrwale rządzącego Edwarda Ochaba, który przejął władzę w partii po śmierci Bolesława Bieruta w lutym 56 i rządził do października, kiedy to w cudzysłowie na białym koniu wraca Władysław Gomułka, żeby uspokoić sytuację w Polsce. Potem ten okres 14 lat rządów Władysława Gomułki to będzie nasze dzisiejsze zadanie. Oczywiście nie będzie to jakoś bardzo szczegółowo, dlatego że no, czasu pewnie mamy niezbyt wiele i też nie chodzi o to, żebym ja tu Wam całą historię opowiadał, tylko chciałbym Wam pokazać pewne takie punkty istotne i kluczowe dla tego okresa. Było ich kilka i pozwólcie, że przejdziemy do planu dzisiejszej lekcji. Zerknijcie, proszę, na tablicę. Na samym początku odwilż przyczyny czerwiec 56. Gomułka wraca, czyli to, co mówiliśmy sobie na samym początku. Potem mamy tak zwaną małą stabilizację, yy, czyli właśnie ten okres gomułki, który no, de facto nic nie zmienił. Oprócz tego, właśnie, że nieco została uspokojona sytuacja w kraju. Potem mamy marzec 68. roku, a więc protesty studenckie. Również fala antysyjonizmu, antysemityzmu w, w kręgach komunistycznych, w kręgach rządowych, o tym sobie powiemy. Następnie opowiemy o polityce zagranicznej rządów polskich za czasów Władysława Gomułki, wtedy premierem był Józef Cyrankiewicz i to chyba największy sukces tego okresu w polityce zagranicznej, czyli podpisanie układu z Republiką Federalną Niemiec o wzajemnym uznaniu granic i na samym końcu smutny kres Rządów Władysława Gomułki, czyli wydarzenia czerwca roku 1970. Więc, moi drodzy, żeby nie tracić czasu, przechodzimy do naszego pierwszego punktu, a więc do odwilży. Trzeba zacząć całą narrację, moi drodzy, od marca 1953 roku, czyli wtedy, kiedy 5 marca umiera Józef Stalin, rozpoczyna się w Rosji. Walka o władzę, walka o to, kto tę władzę zdobędzie. I ci wszyscy kacykowie w państwach satelitarnych względem Związku Sowieckiego czekają w napięciu, czy wygra opcja stalinowska, czy może dojdzie do jakiejś rewizji polityki. No i na nieszczęście naszego lokalnego kacyka, czyli Bolesława Bieruta, do władzy dochodzi Nikita Chruszczow, czyli do władzy dochodzi pewne takie spojrzenie rewizjonistyczne na to co się działo w Związku Sowieckim chociaż Chruszczow swoje za uszami miał podpisywał wyroki śmierci prosił żeby tych wyroków więcej wydawać w okręgu w którym on zarządzał ale zostawmy to i Nikita Chruszczow w lutym 1956 roku kiedy ta trzyletnia takie bezchołowie w Związku Sowieckim się kończy on przyjmuje władzę i rozpoczyna się zjazd komunistycznej partii Związku Sowieckiego tam jedzie Bolesław Bierut bo przecież on obywatelstwo sowieckie miał więc w partii Komunistycznej Związku Sowieckiego również był i tam brał czynny udział w tym zjeździe. No i poleciał, jak to było w lutym, w futrze wrócił w pudle, czyli w trumnie nie wiadomo było, nie wiadomo do dzisiaj czy serce mu nie wytrzymało, kiedy usłyszał, że metody stalinowskie to były złe metody, i trzeba teraz zrehabilitować część tych, których posadziliśmy do łagrów do więzień, część trzeba zrehabilitować tych, których zdążyliśmy. Zastrzelić czy zabić w inny, wyszukany sposób. No i bolesław Bierut tego najprawdopodobniej nie wytrzymał, albo ktoś mu pomógł tego nie wytrzymać i wrócił w trumnie. Więc w roku 1956 rozpoczyna się to bezchołowie, czy rozpoczyna się właśnie ten, to całe zamieszanie w Polsce w lutym. Tak jak mówiłem, władzę przyjmuje Edward Ochab, a wokół tego wszystkiego, moi drodzy, toczą się też takie wewnętrzne skandale w Polsce. Mamy do czynienia chociażby z działalnością Józefa Światły. To nie jest jego właściwe nazwisko. Takie nazwisko przyjął po II wojnie światowej, kiedy uciekł w 1953 roku w grudniu na zachód. Tam zatrudnił się w Radiu Wolna Europa i zaczął prowadzić swoje audycje za kulisami bezpieki i partii, gdzie ujawniał Zbrodnicze metody partii komunistycznej w Polsce. Oczywiście kwestia, czy wierzymy komunistom, czy nie wierzymy komunistom, no ale jakby rzuciło to bardzo duże, bardzo duże podejrzenie i bardzo duży cień na partię w Polsce. A przypomnę, że partią rządzącą wówczas była Polska Zjednoczona, Partia Robotnicza, oczywiście opozycja tłumaczyła ten skrót jako płatni zdrajcy pachołki Rosji i pewnie niewiele się, niewiele się moi drodzy mylili. Więc światło stało się pewnym takim symbolem nadchodzących zmian, że oto ubek, jeden z głównych ubeków w kraju ucieka na zachód i nagle mówi, o jacy my byliśmy źli i nadal ci co tam zostali to nadal są tacy źli. W 54 pojawia się taki pierwszy, pierwsza oznaka pewnej destalinizacji, pierwsza oznaka uspokojenia sytuacji, czy może źle powiedziane, ale próby destalinizacji w Polsce, czyli likwidacja Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, usunięcia z funkcji wicepremiera Naczelnego UBK Kraju, czyli Jakuba Bermana, więc Jakub Berman traci funkcję w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Z więzienia w 1954 wypuszcza się Władysława Gomułkę, a więc można powiedzieć, że już po śmierci Stalina pojawiły się pierwsze takie oznaki przesilenia politycznego w Polsce, ale na prawdziwe przesilenie trzeba było jeszcze czekać. Tym bardziej, że w PZPR widać było takie dwie frakcje, które zostały określone przez pisarza Witolda Jedlickiego mianem Hamy i Żydy. Jedni to byli Hamy, Czyli ludzie pochodzenia chłopskiego, robotniczego, z narodowości polskiej, którzy dokonali swojego awansu pokolenia dzięki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i teraz pełnili jakieś wysokie funkcje w tej partii albo w aparacie państwa, i to byli tak zwani, tak zwani natolinczycy. A druga grupa, czyli Żydy, tak zwani Puławianie, to byli bogaci ludzie. Najczęściej, właśnie pochodzenia żydowskiego, którzy pełnili wysokie funkcje w partii już wcześniej, czyli u nich ten awans społeczny, awans pokoleniowy nie nastąpił. I no wiadomo, że wygłodniali byli ci, te, te chamy, jak to mówił i pisał Witold, Witold Jedlicki, oni w przeciwieństwie do puławian szanse na pozostanie przy władzy upatrywali w zachowaniu dotychczasowego stalinowskiego kursu, więc można powiedzieć, że Puławianie to byli tacy ludzie, którzy widzieli, że coś się święci i chcieli zlądować na czterech łapach, a czyli Chamy to byli ludzie, którzy uważali, że za wszelką cenę trzeba ratować to co jest i trzeba ten system opresji komunistycznej, który został wprowadzony wraz z PKWN i wraz z rozwojem władzy komunistycznej w Polsce należy to jak najmocniej utrzymywać. Skąd te nazwy? No natolińczycy spotykali się w pałacu rządowym w Natolinie, a Puławianie dlatego, że oni rządzili znaczy mieszkali w kamienicach przy ulicy Puławskiej w Warszawie, stąd właśnie też ten stąd też skrót. I między tymi Hamami a Żydami nastąpił wyścig. Wyścig, kto może inaczej ich kolorami jakoś inaczej ich oznaczę. Nastąpił, moi drodzy, wyścig i jedni i drudzy próbowali wystartować i zawalczyć o poparcie tego tutaj człowieka, czyli Władysława Gomułki. Zarówno chamy, jak i Żydy próbowali, z, próbowali zdobyć poparcie Władysława, Władysława Gomułki, którego tutaj widzicie na zdjęciu, ale Gomułka był Okazuje się mądrzejszy od nich, od tych obu frakcji, dlatego że i jednych i drugich karmił, a w końcu, kiedy przejął władzę, to doprowadziło to do zmiecenia zarówno jednych, jak i drugich ze sceny politycznej w Polsce. Stracili kompletnie na znaczeniu pod koniec lat 50. i stali się jedynie taką trampoliną, do tego, żeby ten właśnie Władysław Gomułka zdobył. Władze w kraju. Oczywiście korona jest ironiczna, bo komuniści gardzili, gardzili monarchią. Moi drodzy, cały czas Polska była podległa względem Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Pamiętajmy, że ministrem obrony narodowej był sowiecki marszałek Konstanty Rokosowski, który miał pochodzenie polskie, ale absolutnie Polakiem się do końca nie czuł. Tym bardziej, że był marszałkiem zarówno Związku Sowieckiego jaki jak i PRL, był Rosjaninem polskiego pochodzenia. Nawet nie pamiętam, po ojcu albo po dziadku, ale nieważne to jest. Kryzys drugiej połowy lat 50. doprowadził do tego, że osłabła cenzura i aparat państwa w takich kwestiach kulturalnych doprowadził do tego, że coraz więcej rzeczy przepuszczano przez, przez to sito, sito cenzury, co oczywiście bardzo szybko wykorzystały Środowiska opozycyjne, zarówno te katolickie, jak i te, te laickie, powstały pisma po prostu, mimo że to pismo było takie reformatorskie, nie było wcale prawicowe, byśmy powiedzieli, ale uważało, że system socjalistyczny w Polsce należy zreformować. Ono powstało w 1955, w 1955 zaczęło głosić tego, tego typu hasła. Powstał również tak zwany klub Krzywego krzywego Koła. Takie ugrupowanie również, ciężko powiedzieć, że jakieś demokratyczne, czy no, jakieś mocno prawicowe, ale byli, było to środowisko inteligenckie, było to środowisko wolnomyślicielskie. Niektórzy mówią, że środowisko takie trochę masońskie, czy paramasońskie. I jakby z, ci, którzy wyszli z tych dwóch środowisk, a więc ze środowiska po prostu i ze środowiska klubu krzywego koła, tak naprawdę oni wywołali to, o czym będziemy mówić później, czyli tą rewoltę i ten bunt te zamieszki roku 1968 w Polsce, to z tych środowisk potem będzie się wywodzić chociażby komitet Obrony Robotników, w którym aktywnie działał były polski premier świętej pamięci już Jan Olszewski. Ale Dość o sytuacji przed Poznaniem 1956 roku, dlatego że, moi drodzy, wybucha w Polsce bunt, w Poznaniu wybucha regularne powstanie i to nie tylko powstanie niepodległościowe, bo hasła niepodległościowe oczywiście w, poznańskim, w tym poznańskim powstaniu padały, ale jest to powstanie godnościowe, dlatego że kwestia zaopatrzenia, kwestia wysokich cen, kwestia dostaw do sklepów w 1956 roku była naprawdę bardzo bardzo e, słaba. E, Bolesław Bierut umarł. Nowym pierwszym sekretarzem został Edward Ochab, tak jak mówiłem. I w Poznaniu miały się odbywać pod koniec czerwca targi rolnicze, międzynarodowe targi rolnicze. E, to stało się okazją dla Poznaniaków, żeby w tych dniach również przeprowadzić pokojowe manifestacje przeciwko rządowi. Z tym, że bardzo szybko te manifestacje pokojowe przerodziły się w regularną, w regularną walkę, gdzie robotnicy, szczególnie z zakładów Hipolita Cegielskiego, oczywiście one nie nazywały się już zakładami Hipolita Cegielskiego, tylko zostały przemianowane przez jedyną słuszną władzę na jedyną słuszną nazwę czyli Józefa, zakłady imienia Józefa Stalina. Żądano odejścia od tego stachanowskiego modelu współzawodnictwa pracy, czyli obniżenie norm i podniesienie, podniesienie pensji. Te, to powstanie doprowadziło do zajęcia gmachów prokuratury, do gmachu więzienia, spalono część akt sądowych, w budynku, w budynku sądu zdobyto arsenał policyjny, a więc powstańcy się uzbroili w broń palną. Doszło do, doszło do no, krwawego starcia z wojskiem i z, i z milicją obywatelską. Zginęło 57 demonstrantów i 8, 8 milicjantów. A więc oficjalnie w tych trzech dniach od 28 do 31 Czerwca 1956 roku było 65 ofiar. Nie dało się zatuszować tej brutalnej akcji, akcji władzy, dlatego że w Poznaniu byli wówczas obecni dziennikarze z całego świata. Dziennikarze z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, z praktycznie całego wolnego świata, ci dziennikarze w Polsce, w Polsce wtedy byli. Były. Oczywiście, jak nazwano demonstrantów? Nazwano, że byli to naziści, że była to no faszystowsko-nazistowska piąta kolumna, która chciała ośmieszyć rząd polski na arenie międzynarodowej i jako to brunatna siła miała znowu podnosić łebce. Oczywiście było całkowitą kłamstwą, całkowitym kłamstwem. Moi drodzy, doprowadziło to do tego, że premier ówczesny Józef Cyrankiewicz, zaraz go Wam tutaj wkleję, wypowiedział takie słynne, słowa, słynne przemówienie, w którym powiedział, że każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciwko władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie. Także Józef Cyrankiewicz był człowiekiem złotousty, złotoustym, znany był właśnie z tego typu wypowiedzi. O, to jest właśnie ten pan, taki łysy, Cyrankiewicz, moi drodzy, tym premierem był aż do końca lat 60. Skutkiem powstania Poznańskiego, skutkiem Poznańskiego czerwca, było powstanie ZOMO. ZOMO, które potem bardzo negatywnie wsławi się, chociażby w stanie wojennym, czy też w czasie czerwca 1970. 70 roku. ZOMO, czyli zmotoryzowane odwody Milicji Obywatelskiej, które miały zastępować wojsko w właśnie tłumieniu tego typu manifestacji, dlatego że użycie wojska zawsze jest propagandowo słabe. Dlatego tu stworzono formację taką militarną, ale w mundurach, w mundurach milicyjnych. Więc sytuacja w Polsce bardzo mocno kipiała. Czerwiec 56 roku. To jest jakby erupcja i taka eskalacja właśnie tego, tego konfliktu wewnętrznego. Stąd też jakby zarówno puławianie i natolińczycy przyspieszyli wyścig po Władysława Gomułkę. Władysław Gomułka, ksywa czy pseudonim komunistyczny, towarzysz Wiesław. Tak naprawdę. Czeka, czeka co się wydarzy, dlatego że nie wie jeszcze, co się stanie do końca w Związku Sowieckim. Czy Chruszczow tę władzę utrzyma i zresztą, czy Chruszczow pozwoli mu rządzić, dlatego że pamiętajmy, że Gomułka został odsunięty od władzy w wyniku swojego rzekomego prawicowego skrętu. Tak? Został internowany, zarzucono mu przecież odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne. To tym odchyleniem prawicowo-nacjonalistycznym była tak zwana polska droga do socjalizmu. Polska droga do socjalizmu uważał, że nie musimy jakby powtarzać tego, co robi Związek Sowiecki, tylko że możemy sobie własną, własną wymyślić drogę. No i nagle dzieje się sprawa, czy sprawa się rypła, można byłoby powiedzieć, dlatego że do Warszawy. Przybywa Chruszczow. Chruszczow, który jest bardzo zaniepokojony tym, co się dzieje. W związku, w związku z poznańskim czerwie, w czerwcem i chce wziąć udział w spotkaniu plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i tam bardzo długo rozmawia z Gumułką. zresztą prawdopodobnie również w stan gotowości zostały postawione sowieckie czołgi, które były wówczas w Polsce i Chruszczow był gotowy nawet na rozwiązanie siłowe podobne, jakie potem będzie w, na Węgrzech. Z tym, że tutaj Gomułka e, Gomułka, Gomułce udaje się przekonać Chruszczowa, do którego Kreml, do którego Moskwa jest całkowicie nieprzekonana, ale jak widzimy na tym zdjęciu Chruszczow z Gomułką e, ostatecznie doszli do porozumienia, oboje się, obaj się e, uśmiechają. Wojska sowieckie wracają do koszar. Gomułce udaje się przekonać Chruszczowa, Że zmiana sekretarza partii w niczym nie zmieni ani ustroju panującego w Polsce, ani serdecznych, przyjacielskich więzi, a w zasadzie rodzinnych więzi, które łączą Polską, Rzeczpospolitę Ludową i Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. Oczywiście potem chodziły do wcipy, dlaczego mówimy, że Związek Sowiecki jest bratem, a nie przyjacielem, no bo rodziny się nie wybiera. Taki sucher z czasów z czasów PRL-u. Warunki, oczywiście, Chruszczow to fascynujące, bo Chruszczow, jakby przystał na kilka warunków wodysowego Gomułki. Przede wszystkim odwołanie Konstantego Rokosowskiego, którego gomułka przedstawił jako pewien taki symbol, że Polacy nie zaufają nowej władzy, jeżeli jakby nie zostanie coś zmienione w kwestii personalnej. Stąd też Rokosowski. Odchodzi z funkcji ministra obrony narodowej. Uporządkowano kwestie związane z, import, z eksportem polskiego węgla, węgla do Rosji. No i co ważne, z więzienia czy z internowania wychodzi prymas kardynał Wyszyński. A więc naprawdę pokazano wówczas taką jakby postarano się, żeby to było nowe otwarcie względem Polski, względem Polaków, względem. Względem kościoła i, jak to się mówi, prymas tysiąclecia, często mówi się, że to był ostatni Interrex w historii Polski, czyli człowiek, który był pewną gwarancją ciągłości re, realnej i legalnej władzy, władzy w Polsce. To, to był kardynał, kardynał Wyszyński. Zresztą zaraz będziemy mieli rocznicę jego, jego śmierci. Kardynał Wyszyński był rzeczywiście potężną postacią, człowiekiem nietuzinkowym, tytanem ducha, tytanem intelektu i wtedy jakby będąc zależnym od takich dwóch komunistów, czyli Chruszczowa w pewnym sensie i Gomułki, to jakby ani razu, to widać zresztą w jego zapiskach, nigdy im źle nie życzył. więc można powiedzieć, że ta postać całkowicie przykrywa, przykrywa tych dwóch, czyli kardynał Wyszyński Wychodzi z więzienia i natychmiast rzuca się do pracy, natychmiast zaczyna realizować te plany, które stworzył w czasie swojego internowania więc plan wielki, nowenny przed tysiącleciem Chrztu Polski jakby plan zawierzenia czy nowych ślubów ślubów jasnogórskich narodu polskiego które zostały odczytane jeszcze pod jego nieobecność przez, przez jego, jego zastępcę. W 1956 zmieniono z powrotem nazwę Stalinogród na Katowice, bo nie wiem, czy, czy kojarzycie, ale po śmierci Stalina przemianowano wiele miast właśnie na takie, które miałyby w swojej nazwie nazwę Stalin, Stalin czy Stalinogród. To się właśnie, właśnie wtedy z powrotem to się wydarzyło, czyli znowu Katowice swoje, swoją nazwę odzyskały. Jest takie słynne przemówienie Władysława Gomułki na placu Defilat pod Pałacem Kultury i Nauki, w którym Gomułka mówi do zgromadzonych tłumów, że czas wiecowania się skończył, że skończył się czas wychodzenia na ulicę, trzeba brać się do roboty, trzeba pracować. Jest takie jest takie, moi drodzy, słynne zdjęcie, w którym widać gomułkę od tyłu, który mówi do, do tłumów zgromadzonych na placu, na placu defilad. Zaraz, jak mi się uda, to wam je pokażę. To zdjęcie. O, tutaj, moi drodzy, widzicie to jest właśnie Wodysław Gomułka od tyłu, i widać może ludzi tam, gdzie się jeszcze widać. No, nie do końca odbudowaną Warszawę, jeszcze tkwiącą w ruinach w 1956 roku. Więc, moi drodzy, czas wiecowania się skończył, trzeba wracać do pracy. Gomułka przypomniał, że no nadal naszym największym partnerem, bratem jest Związek Sowiecki. I on to tłumaczył tym, że Związek Sowiecki jest jedynym gwarantem naszych zachodnich granic, czyli jest jedynym gwarantem naszych tak zwanych ziem, ziem odzyskanych, co no, zmieniło się dopiero na koniec rządów, rządów Gomułki, a więc uważał, że każdy, kto mówi, że należy zerwać ze Związkiem Sowieckim, to nie chce, żeby w Polsce był Śląsk, Pomorze, Warmia i Mazury, ziemia lubuska i tak dalej. I, i tak dalej symbolem yy, znaczy ta odwilż nie potrwała długo dlatego, że ona potrwała parę miesięcy Gomułka uspokoił nastroje społeczne i w 1957 zaczął już znowu zacieśniać cenzurę, znaczy zaczął znowu wracać do starych, dobrych komunistycznych metod, tylko, że teraz może już nie aż tak, nie aż tak brutalnych, więc po prostu znika z rynku w 1957 roku a kiedy były demonstracje w obronie tego czasopisma, to użyto ZOMO i sprawdzono, jak to ZOMO się sprawdza w nowej sytuacji. Sytuacja gospodarcza w Polsce wcale się nie poprawiła. Sytuacja gospodarcza w Polsce była stagnacją. Poziom życia Polaków, który rósł w latach 50., potem nagle stanął. Gospodarka była mało wydajna, sytuacja ekonomiczna w kraju była słaba, był niedorozwinięty ten sektor usług. Większość wysiłków państwa szło w przemysł ciężki, w monumentalne budowle, jak chociażby Zapora, zapora na Sanie w tamtym czasie. Brakowało żywności, rolnictwo polskie nie było w stanie pokryć całego zapotrzebowania. Nie nadążano z budową mieszkań. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce była dramatyczna, tym bardziej, że dorastało już pokolenie, jak to dzisiaj młodzież mówi bumerów, czyli pokolenie tego pierwszego boomu demograficznego po II wojnie światowej, czyli pokolenie urodzone pod koniec lat 40. czy na początku lat 50. i wiadomo, że oni będą chcieli wejść w nowe życie, mieć mieszkanie, a tych mieszkań na rynku, na rynku brakowało. Kolejną znaką tego jakby cofnięcia tych wszystkich ułatwień, cofnięcia tej odwilży, czyli z powrotem kucza Polski lodem, była był kolejny problem, kolejny konflikt z Kościołem. Konflikt był moi drodzy, tak naprawdę nie tylko o rok 1966, a więc o rok milenium chrztu, Milenium Chrztu, tak mówił o tym roku Kościół, a państwo mówiło o tysiącleciu państwa polskiego. I jedni i drudzy przygotowywali alternatywne obchody. Kościół przygotowywał Milenium Chrztu Polski, a państwo przygotowywało, przygotowywało obchody tysiąclecia państwa polskiego. Z tym wiąże się, moi drodzy, cały taki spór między Gomułką a, a Wyszyńskim. Wyszyński był człowiekiem bardzo szerokich horyzontów, Gomułka był człowiekiem jednak, trzeba to powiedzieć, no, mocno zapatrzony w siebie i mocno taki uważający, że tylko on ma rację. Ten konflikt tak naprawdę rozgorzał między państwem a kościołem. W roku 1965, a w zasadzie w listopadzie 1965 roku, kiedy to polski episkopat wystosował taki słynny list do biskupów, do biskupów niemieckich, który można streścić w takich słowach udzielamy przebaczenia i prosimy, i prosimy o przebaczenie. Co oczywiście natychmiast zostało Zostało odebrane przez władzę komunistyczną jako zdradę, jako zdradę polskiej Racistanu, państwowa propaganda natychmiast zaczęła mówić o tym, że nie przebaczamy, że nigdy nie przebaczymy Niemcom, ale Wyszyński w duchu właśnie takiego głęb głębokiego, głębokiego chrześcijaństwa jakby nie wycofał się z tego. I uważał, że należy wybaczyć Niemcom to, co zrobili, a z racji, że był głęboko chrześcijański, to uważał, że nikt nie jest, nikt nie jest bez grzechu, stąd też ten drugi człon prosimy o wybaczenie. Trzeba powiedzieć, że episkopat niemiecki nie zachował się równie chrześcijańsko co episkopat polski, dlatego że na ten list nie odpowiedział. A Wyszyński uważał, że to jest doskonały moment, tysiąclecie Chrztu Polski, żeby zamknąć wszelkie zaszłości i tak naprawdę wejść w to nowe tysiąclecie jako naród prawdziwie chrześcijański. I uważał, że ten akt przebaczenia będzie właśnie, będzie właśnie takim, takim wejściem. Kolejna akcja, o którą się pokłócił Kościół z państwem, w zasadzie państwo sekuwało Kościół, to była tak zwana peregrinacja, peregrinacja, czyli słowo, które oznacza pielgrzymowanie, kopia obrazu Matki Bożej z Jasnej Góry jeździł po polskich parafiach, zresztą do dzisiaj ta kopia jeździ po polskich parafiach i komuniści uznali, że to jest zababon i że w ogóle nie można rozbudzać polskich jakby uczuć narodowych, czy polskich uczuć religijnych, więc może to wyda się wam śmieszne, ale Aresztowało obraz Matki Bożej Częstochowskiej niedaleko, niedaleko Ostrudy. Ten obraz został aresztowany przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa i odesłany na Jasną Górę. Oczywiście, jak możecie się domyślać, ten zabieg przyniósł efekt odwrotny od zamierzonego, dlatego że Kościół, przywodzony wówczas przez ludzi inteligentnych, Dalej kontynuował tą peregrynację, tylko że peregrynowały same ramy tego obrazu, co było jeszcze większym symbolem, i jeszcze bardziej w tych komunistów, uderzało, oczywiście powodując, powodując ich wściekłość, i tak naprawdę takie. No, w zasadzie bezsilność, no bo Kolejnym krokiem musiałyby być, musiałyby być akcje fizyczne, a tego państwo chciało uniknąć, czyli jakiegokolwiek, nie wiem, bicia księży czy, czy tego typu rzeczy. Zresztą tych symboli było więcej, chociażby miejsce, w którym aresztowano, aresztowano obraz Matki Bożej. Zobaczcie na tym zdjęciu. Matka Boża zamknięta w budynku plebanii, w budynku no, takim, jakby użytkowym, przystawiono do okna i ten, ten znak, że ona jest za kratami jeszcze bardziej jakby do, dodawał tego symbolu męczeństwa Kościoła w tamtym czasie. Kościół wyrósł tak naprawdę na jedyną organizację, która była w stanie proponować intelektualnie i proponować taki, taki prawdziwy odpór, czyli prawdziwą opozycję względem systemu Systemu władzy komunistycznej. To zasług... Zaczy, głównym autorem tego był oczywiście prymas Kardynał Wyszyński. Władza nie ustawała w złośliwościach, bo kardynał Stefan Wyszyński zaprosił papieża Pawła VI na uroczystości obchodów tysiąclecia chrztu sztupolski, milenium Chrztu Polski. oczywiście, jak możecie się domyśleć władze nie udzieliły. Zgody na to, żeby Paweł VI mógł przyjechać do Polski. Wystawiono pusty tron papieski, też był to pewien symbol. Za to państwo wymyśliło akcję, że z religią najlepiej walczyć edukacją i najlepiej walczyć o światło, stąd też wymyślono taką akcję Tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego. I w większości, w większości polskich miast, a też na wsiach, są szkoły zwane tysiąc latkami. One były budowane według w zasadzie jednego podobnego projektu. Zaraz wam pokażę. Pewnie każdy z was zna tego typu, tego typu budynek. Takie budynki, takie szkoły były budowane, na no tak jak mówiłem, w większości, w większości miast. No, tak, pierwsze lepsze zdjęcie z internetu, chociażby, chociaż, o, przepraszam, jeszcze chwilkę, bo coś mi się tu nie chciało skopiować. Sekundę. O tutaj jakieś zdjęcie. Zdjęcie zgliwić. O, tego typu budynek, wszyscy go znamy. To właśnie taki typowy projekt szkoły tysiąclatki, szkoły zbudowanej na tysiąclecie państwa, państwa polskiego. To był, trzeba obiektywnie stwierdzić, sukces, dlatego że tych szkół nawet zbudowano więcej niż, niż tysiąc. No ale faktem jest, że jakby jedną z głównych motywacji było to, żeby przykryć te uroczystości, które proponował Kościół. Na przykład, jeżeli Kościół organizował msze w niedzielę, jakąś taką publiczną. To komuniści na przykład w tym samym czasie w innym miejscu miasta organizowali koncert, żeby młodzież poszła na koncert, a nie, a nie do kościoła. No, tego typu właśnie małe, małe akcje. I moi drodzy, dochodzimy do marca roku 1968, do pewnego takiego przesilenia pierwszego dużego przesilenia w czasach rządów Gomułki. Kiedy opozycja, która zaczyna się tworzyć właśnie w klubach krzywego koła czy w redakcji po prostu, zaczyna w pewien sposób dojrzewać. Pierwszym objawem dojrzewania te, tej opozycji był rok 1964, kiedy to został napisany tak zwany list, list 34. Co to był list 34? To był taki list 34 intelektualistów. W którym poddano krytykę politykę kulturalną państwa. Inicjatorem tego ruchu był zwa, znany wam pewnie e, pisarz, powinien być znany przynajmniej no, na te dwa tygodnie przed maturą, e, Antoni e, Słonimski. E, ten list poparło jeszcze 33 innych. E, potem państwo wzmocniło swoje represje, część wycofała swoje podpisy, bojąc się utraty pracy. E, Sytuacja skalowała. W 1965 roku aresztowanych zostaje dwóch działaczy opozycyjnych: Karol Modzelewski i Jacek Kuroń. Obaj byli członkami PZPR, z tym, że no, mieli takie myślenie, może inne niż główny nurt partii komunistycznej w Polsce. Dlatego, że w 1964 opublikowali tak zwany list otwarty do partii, w którym poddali krytyce metody i sposoby, sposoby rządzenia Polską przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, trafili do, trafili do więzienia. Zaczęło to wszystko bardzo mocno narastać. Tym bardziej, że komuniści również się w pewien sposób radykalizowali. A to było przez to, że do władzy doszła przynajmniej część tych tak zwanych hamów. Jednym z nich był ten tutaj pan, którego widzicie. Ten pan w Polsce nazywał się Mieczysław Mieczysław Moczar. Tak naprawdę był pochodzenia ukraińskiego nazywał się Demko takie miał nazwisko. No, i on nienawidził Żydów strasznie, miał przeciwko Żydom jakiś, jakiś problem i tak naprawdę uważał, że trzeba się pozbyć wszystkich Żydów z partii, wszystkich Żydów z władz państwowych. A jeszcze bardziej dochodziło do tego, argumentem za tym było to, że w 1967 roku Izrael wygrał wojnę z popieranymi przez Związek Socjalistycznej, Socjalistycznych Republik Sowieckich koalicją państw arabskich, stąd też atakowanie Izraela i wszystkiego, co izraelskie, stało się sowiecką komunistyczną racją stanu i Mieczysław Moczar, a w zasadzie, w zasadzie Mikołaj Demko. Jakby zaczął nakręcać taką spiralę nienawiści względem wszystkiego, co syjonistyczne. Oczywiście on się odżegnywał, że on nie jest antysemitą, że on nie ma nic do Żydów, ale ma do syjonistów, którzy chcą w Polsce jakby prowadzić interesy tego kapitalistycznego, imperialistycznego Izraela. I dochodzi w 1968 roku do eskalacji. Wtedy już wszędzie do, jakby doszukiwano się drugiego, drugiego dnia. W styczniu 1968 roku jest premiera w Teatrze Narodowym. Premiera Mickiewiczowskich, Mickiewiczowskich Dziadów w reżyserii Gustawa... Przepraszam, w reżyserii Kazimierza Dejmka z Gustawem Cholopkiem yy, i zdjęto je za fisza. Przyczyną miało być to, że dziady miały mieć antyrosyjski yy, wydźwięk. No to brzmi śmiesznie, jak się o tym teraz mówi, ale taka była właśnie władza komunistyczna w drugiej połowy lat 60., której twarzył był Mieczysław Moczar i Władysław Gomułka. Ludzie, no. Yy, może to nie, byli, nie były tytany intelektu, a może byli, ale w pewnym sensie zapędzili się w swoje własne jakieś rozumienie tego, tego państwa. I natychmiast po zdjęciu dziadów Zafisza następuje protest Polski, polskiego środowiska, środowiska intelektualnego Słonimski, Kołakowski. Jasienica Kisielewski i Stefan Kisielewski, którego wam zresztą polecam poczytać. Wtedy ukuł takie określenie na właśnie rząd Gomułki, dyktatura ciemniaków. Kisielewski się nie, nie szczypał z określeniami. Był zresztą takim politykiem mocno publicystycznym, zresztą publicystą z zawodu. Ale, no, aż bardzo ostre pióro, można, można byłoby tak, tak powiedzieć. Yy, I wtedy dochodzi do takiego sojuszu, środowiska komandosów, czyli środowiska tej, yy, teraz nie wiem czy powiedzieć prawicy, czy lewicy, chyba lewicy i yy, takiej intelektualnej, społecznej Pol Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, właśnie z Kuroniem, z Michnikiem, wtedy Michnik wypływa jakby na, na szersze wody, oraz tych intelektualistów, o których wymieniłem, i dochodzi do, do protestu. Dochodzi do, do protestu na Uniwersytecie Warszawskim, w wyniku którego tego protestu zostaje aresztowanych znowu dwóch studentów. Jednym z nich jest Adam Michnik, drugim Henryk Schleifer. Jest kolejny protest, protest studencki, żeby uwolnić ich kolegów z więzienia, 8 marca 1968 roku ten protest ma miejsce i sytuacja zaczyna eskalować. Użyto zomo, użyto Ormo Ormo, czyli ochotnicze rezerwy, rezerwy milicji obywatelskiej. Zaczęto studentów pałować, zaczęto używać gazu łzawiącego, armatek wodnych oraz zaczęto również tak zwany aktyw robotniczy wysyłać na własne wiece. Wyposażano ich w takie właśnie między innymi, które widzicie teraz na, na zdjęciu, transparenty. Żądamy odrzeszczenia partii z syjonistycznych brudów. Syjoniści do Dajana. Moshe Dajan to jeden z przywódców państwa Izraelskiego Jesteśmy z naszą partią, młodzież zawsze z partią. E, ukarać zbankrutowanych graczy politycznych i tak dalej, i tak dalej. E, PZP, przodującą siłą narodu. E, I takie właśnie hasła antysemickie, antysjonistyczne. Jest też taki e, słynny transparent, którego pewnie widzieliście gdzieś. E, literaci e, do. Piór, studenci do, do nauki. Zaraz wam, to, zaraz wam to pokażę, jeśli to znajdę. E... O, tutaj już wam wklejam, żebyście widzieli. Literaci do pióra, studenci do nauki, niech żyje PZPR. I tak dalej. Syjoniści do Izraela, i tak dalej, i tak dalej. Widzicie, jak bardzo zainteresowani polityką są ludzie, którzy zostali wyciągnięci z fabryki. Przywiezieni fabrycznymi autobusami na miejsce takiego wiecu, który miał pokazywać, że Polacy stoją za, za PZPR-em. Więc te spontaniczne wiece nic ze spontanicznego charakteru nie miały. Marzec 1968 roku ma jedną negatywną cechę do dzisiaj. To właśnie wtedy na arenie międzynarodowej, na którą Polska nie miała żadnego wpływu, utarł się stereotyp, że Polak to antysemita. Więc podziękujmy tym dwóm panom, a więc Moczarowi i Gomułce, no i Cyrankiewicz też w tym palce swoje brudne komunistyczne maczał. Dobrze, moi drodzy, bo strasznie chyba długo już mówię już 42 minuty ostatnie dzisiejsze zagadnienie, czyli, a w zasadzie przedostatnie, polityka zagraniczna. Chciałbym powiedzieć, moi drodzy, Wam jedną rzecz, że osiągnięto pewien sukces, mały, bo ma, znaczy duży z pewnego punktu widzenia. Dlatego, że odbyły się w grudniu 1970 roku takie sceny. Ten pan tutaj, klęczący przed pomnikiem ofiar getta, to jest kanclerz RFN Willy Brandt, który został wybrany na kanclerza rok wcześniej, w 1969 roku i był pierwszym po II wojnie światowej lewicowym kanclerzem Niemiec, czyli zakończyła się epoka Konrada Adenauera rządów CDU, CSU i ten Willy Brandt, który reprezentował SPD, czyli Sozialdemokratische Partei Deutschlands, socjaldemokratyczną partię Niemiec, przyjechał do Polski i postanowił, jakby uważał, że trzeba, tak jak zresztą część innych polityków zachodnich, że trzeba te Państwa satelickie w jakiś sposób włączać w politykę światową, żeby osłabiać wpływy Związku Sowieckiego. Mądra polityka, więc oprócz tego, że przyjechał do Polski i klęknął przed pomnikiem ofiar, ofiar Getta Warszawskiego, co nie spodobało się Niemcom, wyobraźcie sobie, że Niemcy w niemieckich gazetach tak bardzo, nie wiem czy uważali, że to jest wstyd, że kanclerz Niemiec klęka przed. Pomnikiem Żydów, że to zdjęcie opublikowali w bardzo specyficzny sposób, tak żeby nie było widzieć, że on klęka. Gdzieś tutaj to zdjęcie miałem, jeżeli pozwolicie, to je szybko, szybko znajdę. Co też pokazuje, że pewne zaszłości. I to, co się mówi, że o, Niemcy otrząsnęli się, otrząsnęli się szybko po Hitlerze i zrozumieli swój błąd, to nie jest, moi drodzy, prawda. Tak naprawdę, takie pewne reminiscencje nazizmu, i to jednak zostaje w świadomości narodowej, to jednak zostaje w takim charakterze społeczeństwa, że nawet przecież to był rok 70., więc już 25 lat po zakończeniu II wojny światowej, nadal. Te jakby nadal był to pewien problem, żeby pokazać kanclerza Niemiec klęczącego przed no, bądź co bądź, ale jednak pomnikiem ofiar no, totalitarnych Niemiec, totalitarnego, totalitarnego nazizmu. O, właśnie tutaj zaraz wam pokażę to zdjęcie. To zdjęcie było jeszcze bardziej przycięte, ale to było to ujęcie. I w niemieckiej prasie pojawiło się to zdjęcie odtąd, o, bez tego. Czyli tak naprawdę nie było widać, że, że, kanclerz, że kanclerz klęczy. To też pokazuje, że jednak Niemcy jakieś swoje kompleksy nadal, nadal mają. Moi drodzy, tutaj ta scena z kolei to jest podpisanie umowy międzynarodowej między Polską Rzeczpospolitą Ludową, którą reprezentował wówczas premier Józef Cyrankiewicz, tutaj zobaczcie stoi Władysław, Władysław Gomułka, a stroną niemiecką, czyli Republiką Federalną Niemiec, którą reprezentował Willy Brandt, kanclerz RFN. Doprowadzono do tego, że polskie granice zostały zabezpieczone, czyli drugie z państw niemieckich, bo pamiętacie, że pierwsza umowa, umowa z Gorzelecka, rok 1950, umowa graniczna z NRD, Teraz tak naprawdę z tymi właściwymi niemcami zostaje ta umowa. Zostaje ta umowa 7 grudnia 1970 roku podpisana. I ona przeszła do historii jako pakt Cyrankiewicz, układ Cyrankiewicz brandt albo układ PRL rfn Tydzień później. To, to był największy sukces rządów Władysława Gomułki. Widać, że tutaj pęka z dumy, tydzień później. Są takie sceny w Polsce. 14 grudnia tego samego roku 1970 i to były wydarzenia, które doprowadziły do końca rządu Władysława Gomułki. 13 grudnia 1970 roku ogłoszono podwyżkę cen podstawowych produktów żywnościowych: mięsa, masła wędlin, i, i tak dalej, i tak dalej. I to z dnia na dzień także ludzie nie zdążyli zrobić zapasów. 10 dni przed świętami Bożego Narodzenia. Stąd też 14 grudnia 1970 ro ro roku rozpoczyna się strajk. Strajk na samym początku w Stoczni Gdańskiej. Ten strajk doprowadził do tego, że podpalono gmach Wojewódzkiego Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W Gdańsku w nocy z 14 na 15 grudnia partia czy SB rozpoczęło aresztowanie stoczniowców, a 15 grudnia toczyła się już regularna bitwa związkowców to, no, bitwa robotników z, z władzą, zginęli ludzie opowiada o tym film Czarny Czwartek więc ja nie będę też za dużo wam mówił odsyłam was do, to, do tego że zresztą bardzo dobrego polskiego polskiego filmu tam jest opowiedziana historia jednego, jednej z ofiar pana Drawy Brunona Drawy który zginął w momencie kiedy wydano rozkaz strzelania do robotników którzy szli szli do pracy. W Gdańsku i Gdyni ogłoszono stan wyjątkowy, a ludzie, którzy chcieli iść do pracy, stali się ofiarami pewnej takiej niecierpliwości kręgów wojskowych, którzy bardzo mocno chcieli stłamsić niepokoje społeczne wojskiem. I takim jakby Uosobieniem tego był generał Stanisław Kociołek, wicepremier zresztą polskiego rządu. 17 grudnia 1970 roku dochodzi, tak jak już mówiłem, do strzałów. Wojsko otwiera ogień do robotników w Stoczni Gdyńskiej, imienia Komuny Paryskiej. Jest 18, 18 ofiar. Ludzie, którzy byli nieuzbrojeni. To byli robotnicy, którzy szli na, porannu, na ranną zmianę do, do pracy. I te wydarzenia, właśnie z 17 grudnia, uzyskały miano Czarnego Czwartku. Tam zginęło 18 osób, w Szczecinie zginęło 16 osób, w Werblągu jedna osoba. Bilans krwawego tygodnia, czyli tego między 14 a 20 grudnia, w całej Polsce, bo w całej Polsce wybuchły strajki solidarnościowe. Według oficjalnych danych to było 45 ofiar, według danych nieoficjalnych, bardziej realnych, tych ofiar było dużo więcej, 1165 osób zostało zostało rannych. A więc to był kres rządów Władysława Gomułki. W konsekwencji tych wypadków grudniowych 20 grudnia 1970 roku, oczywiście za zgodą, za zgodą władz, władz radzieckich, Gomułka zostaje odwołany ze stanowiska. Jego miejsce zajął dotychczasowy pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach, Edward Gierek. Zwolniono również Cyrankiewicza z funkcji premiera. Jego miejsce zajął Piotr Jaroszewicz, ale to już jest kolejna lekcja, kolejna e, historia. Mam nadzieję, moi drodzy, że te 50 minut dzisiejszej lekcji że coś z tego zapamiętacie, czytajcie sobie, oglądajcie te filmy, yy, powtarzajcie sobie moi drodzy. Yy, te tematy są bardzo ważne, tym bardziej, że historia Polski jest zawsze yy, dość mocno reprezentowana yy, reprezentowana na maturze, więc moi drodzy, pamiętajcie, yy, pamiętajcie o tym. Yy, zachęcam was też do oglądania innych lekcji moich, do powtarzania sobie. Mam nadzieję moi drodzy, że chociaż trochę wam pomogłem. Jeżeli tak, to zostawcie po sobie jakiś znak, naciśnijcie subskrybuj, chyba tutaj będzie i patrzcie na to, co jest innego na moim kanale. Śledźcie to i powodzenia na maturach, na klasówkach. Mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób wam się to przyda. A teraz już trzymajcie się i do zobaczenia.